Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Ochrona transportowanych wartości pieniężnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Środki przymusu bezpośredniego, które mogą być wykorzystywane przez konwojentów. Siła fizyczna w postaci technik transportowych, obrony, obezwładnienia, kajdanki zakładane na ręce, pałki służbowe, psy służbowe, ręczne miotacze substancji obezwładniających, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Zapoznajmy się z zasadami obowiązującymi konwojentów wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego. Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje w sposób niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek możliwie jak najmniej dolegliwy. Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę. Od użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego należy odstąpić, gdy cel ich użycia lub wykorzystania został osiągnięty. A oto kolejne zasady obowiązujące konwojentów wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego. Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje z zachowaniem szczególnej ostrożności, uwzględniając ich właściwości, które mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby. W przypadku, gdy uzasadniają to okoliczności zdarzenia, uprawniony może użyć jednocześnie więcej niż jednego środka przymusu bezpośredniego lub wykorzystać więcej niż jeden taki środek. Użycie jakiegokolwiek środka przymusu bezpośredniego powinno być ostatecznością i ustawać z chwilą osiągnięcia prawem przewidzianego celu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.